Yo de con niña. Czyścić nożyczki. Zacinam tak co 2 cm. Zapieram sobie nożyczki o płytę, żeby nie uciąć za głęboko. I nacinam. To może być płyta gipsowo-kartonowa, bo najprościej wyciąć otwór. Może być płyta styropianowa, może być płyta OSB. Co tam macie pod ręką, co wam jest po prostu wygodne, czym wam wygodnie jest wyciąć otwór. To jest niestety tak, jak mam już podłogę nad sufitem podwieszanym, no i niestety nie da się od góry bez rozebrania podłogi dojść do tego miejsca, gdzie jest do przyklejenia paroizolacja. Normalnie można by było to zrobić po ludzku z góry, ale niestety, jak to mówią, budowa stać nie może, coś się musi dziać. Więc zróbmy sobie podłogę. To jest na tej jakby zasadzie. Okay. Dobra, teraz taśmą będę sobie tutaj podnosił te skrzydełka do góry. I jednocześnie wkleił folię. I tak. Bierzemy folię, rolkę i jedziemy. Ja sobie tak na kawałku opasać.
tym karkasie. Im większy karkas, tym lepiej. I kleimy. Ja tu sobie przygotowałem paski, taśmy. Nie będę kleił z całej, bo po prostu szkoda mi taśmy. Także to będzie taki najbardziej ekonomiczny sposób, ponieważ to będzie wszystko i tak do klejenia, do uszczelnienia i klejenia. Więc jeszcze raz. Może i zacząć. Później to już idzie bardzo łatwo. Okay. I trzeba palcem środkowym, czy tam wskazującym, dociskać folię do płyty, do podłoża, tak żeby tutaj się to nie rozjechało. Pomału, pomału kleimy. Najlepiej mieć szablon w postaci rury poddaną średnicę. Tutaj mam średnicę 36 cm. I taka rura by się przydała. Stopniowo to robić. Thank you.
i tak kleję tu od środka. To wygląda w ten sposób. Przytrzymuję sobie tu palcem równo i przesuwając w ten sposób rolkę, jednocześnie z drugiej strony doklejam taśmę. Tak wygląda ten montaż. Jest troszeczkę zabawy przy tym. Jak skleję, to wrócę do tego nagrania. Promień koła, znaczy obwód koła, trzeba pamiętać, żeby dodać te 5 cm więcej, żeby stworzyć zakład do sklejenia. Teraz od tej strony tutaj trzeba wcisnąć klej uszczelniający i będzie ok.